L'Avent est le temps d'une attente remplie d'espérance. Au cours de ce temps, les lectures bibliques de la liturgie nous donnent à voir quelque chose de surprenant et de réjouissant. Elles nous promettent que les épées seront transformées en socs de charrues et les lances en fossiles, car les hommes ne s'entraîneront plus à la guerre, mais se prépareront à l'urgence de la paix. Elles nous promettent également que le loup et l'agneau paîtront l'un près de l'autre et que le nourrisson pourra chouer près du trou de la couleuvre, car la paix sera revenue sur l'ensemble de la création. Si l'on jette toutefois un regard sur le monde actuel, on s'aperçoit qu'il reste peu de traces de ces promesses. Notre monde est bien plutôt marqué par un fort anti-avant dans lequel la voix des armes est bien loin d'être réduite au silence et où la création souffre. Adwent jest czasem oczekiwania napełnionego nadzieją. Podczas jego trwania biblijne czytania liturgiczne ukazują nam coś zaskakującego i radosnego. Obiecują nam, że miecze będą przekute na lemiesze, a włócznie na sierpy, że ludzie nie będą się więcej zaprawiać do wojny, ale do pokoju. Ukazują nam również, obiecują, że wilk i baranek będą się paść obok siebie, że niemowlę będzie się bawić na noże żmii, ponieważ pokój powróci na całość stworzenia. Gdy jednak spojrzymy na dzisiejszy świat, zauważymy niewiele śladów tych obietnic. Nasz świat nosi raczej znamię antyadwentu, w którym szczęk broni zdecydowanie nie milknie, a stworzenie cierpi. Chrześcijański adwent z towarzyszącą mu świetlaną nadzieją w żadnym wypadku nie kwestionuje, nie eliminuje tego antyadwentu. Przeciwnie, stwierdza go w sposób realistyczny. Także dzisiaj, podczas tego wielkiego święta niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Faktycznie, ośmielając się opisać i czcić Maryję jako kobietę, która została poczęta bez zmazy pierworodnej winy, to święto właśnie stwierdza, że grzech pierworodny jeszcze panuje nad światem. I stojąc wobec tej plagi, tradycja chrześcijańska wnioskuje, że zło sprawia w następstwie tylko zło, że grzech nie może zrodzić niczego innego jak grzech i że w konsekwencji w historii świata wszystkie grzechy są ze sobą związane. Dlatego papież Benedykt XVI bardzo trafnie porównał grzech pierworodny do kropli trucizny, która jest w człowieku. I mówił o zanieczyszczonej rzece, która zatruła historię człowieka i całej ludzkości. Jeszcze dziś ciągle ją zatruwa. Pismo Święte pokazuje nam, że kropla trucizny grzechu pierworodnego została wsączona przede wszystkim w relacje między istotą ludzką a Bogiem, sprawiając, że Bóg jawi się jako konkurent, od którego człowiek, jak mniema, chce się wręcz wyzwolić. Na tym polega fundamentalna pokusa człowieka, której uległ w raju, która przez zatrucie relacji z Bogiem odbiła się również na relacjach innych między ludźmi. Przejmująco ukazuje nam to Księga Rodzaju, gdy najpierw widzimy wygnanie człowieka z raju, zepsucie relacji mężczyzny i kobiety, zabójstwo człowieka przez swego brata i w końcu potop. Kto uważnie obserwuje dzisiejszy świat, może namacalnie doświadczyć tej rzeczywistości grzechu pierworodnego, a jednocześnie nieustannie wzdycha tenże człowiek za uzdrowieniem relacji i ludzkich serc, które były zatrute, zostały zatrute.
Maryja obiecuje nam, że to pragnienie, które chrześcijański Adwent daje nam głęboko odczuć, nie pozostanie bezużyteczne. Z Maryją pojawia się nowy człowiek, odtruty z grzechu pierworodnego, oczyszczony w swoich relacjach. Bóg w Maryi daje nam zobaczyć ideę nowego człowieka i w niepokalanym poczęciu Maryi wręcz czyni ją widzialną. Oczywiście ten nowy człowiek nie pojawia się sam z siebie. To wypływa z nieodwracalnej inicjatywy Boga i Jego łaski. Jak to słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, Archanioł Gabriel mówi: oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. To, że Maryja może dać życie Jezusowi, pokazuje jasno, że zbawienie nie zdołałoby w żadnym wypadku pochodzić od nas, ludzi, zależeć od naszych sił, ale możemy je otrzymać jedynie z Bożej łaski. Maryja Dziewica jest znakiem, symbolem czystej łaski Boga, która przynosi nowe życie tam, gdzie bezpłodność człowieka już nic nie może zrobić. Maryja jest obietnicą, że łaska Boża jest nieskończenie bardziej mocna niż ludzka słabość. I tu właśnie ukazuje się najgłębsza racja, dla której w Ewangelii dnia dzisiejszego Archanioł Gabriel zwraca się do Maryi jako do tej, która znalazła łaskę u Boga, ma przychylność Boga. Słowo greckie oznaczające łaskę, charis, ma to samo pochodzenie co słowo radość, chara. Według Biblii łaska jest źródłem całej radości i radość pochodzi z łaski. Tylko ten, kto żyje w łasce, jest w stanie radować się w głębi swojej istoty. A wypada zaznaczyć, że łaska nie jest po prostu czymś, co pochodzi od Boga, ale samym Bogiem, który daje się ludziom. Łaska jest słowem, które pozwala zrozumieć relacje. Stąd słowa anioła do Maryi: bądź radosna, ty, która masz przychylność Boga. Te słowa wskazują na to, że jest to zarazem dar Boga, jak i dar, który nie czyni człowieka biernym, ale przeciwnie, otwiera oczy na jego ocaloną wolność. Ocalona wolność znajduje swój największy wyraz we wspaniałym i hojnym tak Maryi. To tak, czytane dzisiaj, dokładnie w dniu uroczystości niepokalanego poczęcia, całkowicie ukazuje odpowiedniość, jaka zachodzi między Bożym Słowem, między Słowem Boga, a odpowiedzią człowieka. Maryja jest osobowym przedstawicielem wolności całego stworzenia, wezwanego do odpowiedzi. Jest przedstawieniem tej wolności, która wypełnia się w miłości. W Maryi, najbardziej zacnej ze stworzeń, możemy rozpoznać początek całej nowej ludzkości żyjącej w ocalonej wolności. To jest najgłębszy powód, dla którego liturgia Kościoła dzisiaj chwali Maryję jako tota pulchra, cała piękna, która od początku była wolna od zakrutej kropli grzechu pierworodnego. I święto Dziewicy Maryi Niepokalanej znajduje bardzo dobre miejsce w centrum chrześcijańskiego Adwentu. Całe stworzenie zwraca się do niej i błaga ją gorliwie, aby wypowiedziała swoje tak, jak to w poruszający sposób przedstawił Bernard z Clairvaux, mówiąc: o Matko Miłosierdzia, powiedz słowo, którego przyzywają ziemia, piekła same, niebo. Jak król i pan zechciał twojej piękności, tak samo żarliwie oczekuje on twojego tak. Maryja jest zatem osobą, osobowością Adwentu par excellence.
w najwyższym stopniu. W niej objawia się najbardziej prawdziwa natura chrześcijańskiego Adwentu. Łukasz Ewangelista usiłuje wyrazić to w piękny sposób, opisując Maryję jako osobę Adwentu w dwóch znaczeniach. Najpierw na początku swojej Ewangelii, kiedy Maryja oczekuje narodzin swojego Syna i, drugi raz, na początku Dziejów Apostolskich, kiedy Maryja oczekuje narodzin Kościoła w Dniu Pięćdziesiątnicy. Zauważa się tutaj bardzo jasno odpowiedniość między wcieleniem Syna Bożego w Maryi dzięki mocy Ducha Świętego, a narodzinami Kościoła w Dniu Pięćdziesiątnicy znowu dzięki mocy Ducha Świętego. I ta odpowiedniość bierze się z faktu, że Maryja jest prototypem samego Kościoła. I na odwrót, Kościół w niej znajduje swoją pełną realizację. Tak Maryi nabiera waloru prototypu dla całego Kościoła i dla każdego chrześcijanina. Kościół jest wezwany do ujrzenia w Maryi odblasku swego własnego obrazu i do życia w postawie maryjnej. Ta tajemnica Kościoła żyjącego i przepojonego obrazem Maryi wyraża się bardzo dobrze przez nasze bożonarodzeniowe żłóbki. Nie są one prostymi ludowymi przedstawieniami prawd wiary, ale raczej prowadzą do tego, co jest w nich istotne. Bardzo szybko dostrzeżono w bożonarodzeniowych żłóbkach, a w szczególności w osobie Maryi, misterium samego Kościoła. Pokazują te żłóbki, że Kościół jest na pierwszym miejscu maryjny, a na drugim apostolski. Tradycja widziała w Józefie model biskupa. Zakwitnięta laska, którą nosi on w wielu przedstawieniach żłóbka, oznacza, że Józef wciela archetyp chrześcijańskiego biskupa. Jak Józef, także biskup, ma misję obrony boskiego misterium, misję bycia strażnikiem sanktuarium. Tymczasem jednak to na Maryję wstępuje Duch Święty i czyni z niej nową świątynię, Kościół. Im bardziej Kościół żyje tajemnicą maryjną i ukonkretnia nową koncepcję odtrutego człowieka, który zaczął się wraz z Maryją, im bardziej Adwent może mieć miejsce, tym bardziej w świecie staje się widzialna misja Kościoła, który nie może pływać po brudnych rzekach, które zatruły spełnienie historii ludzkości, ale przeciwnie, ma pływać po odtrutych rzekach łaski i nieść tę krystaliczną wodę ludziom, aby antyadwent naszego świata został przezwyciężony przez prawdziwy chrześcijański Adwent i aby Kościół mógł jawić się w sposób bardziej wiarygodny jako wspólnota nadziei bazującej na Adwencie, bo Kościół z definicji jest wspólnotą nadziei i Adwentu. Plus l'Église vit le mystère marial et rencontre le concept nouveau désintoxiqué de l'homme qui a commencé avec Marie, et plus l'avant peut avoir lieu, plus devient visible dans le monde la mission de l'Église qui n'est pas de nager dans des rivières sales qui ont empoisonné l'accomplissement de l'histoire de l'humanité, mais bien au contraire, de nager dans le fleuve désintoxiqué de la grâce et de porter cette eau cristalline aux hommes, afin que l'anti-avant de notre monde soit surmonté par le frais avant chrétien et que l'Église puisse apparaître de manière crédible comme une communauté d'espérance fondée sur l'avant. Car l'Église est par définition une communauté d'espérance et par conséquent de l'avant. Amen.